Panie Macieju, spora niespodzianka, że pan się tutaj w ogóle zjawił. Bardzo nam miło, halo tu Polsat, tak będzie pan mówił każdego poranka weekendowego. Jak trudno, bądź jak łatwo było zdecydować się panu na tę właśnie propozycję? No, to była znakomita propozycja, więc specjalnie długo nie musiałem się zastanawiać. Takich propozycji nie można nie wykorzystać. Zatem ja jestem bardzo szczęśliwy, że jestem tu i teraz, dzisiaj, że będę w halo tu Polsat. W piątek, w sobotę i w niedzielę. Zobaczymy, jak to będzie się miksowało z pozostałymi parami. Natomiast rzeczywiście te weekendy rysują się bardzo optymistycznie dla mnie. Telewizja śniadaniowa jest chyba najlepszym formatem telewizyjnym. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Mam trochę w tym doświadczenia, ale tutaj to będzie jeszcze coś więcej. Proszę mi zaufać. Krzysztof Ibisz obiecywał mi to samo, więc już ufam wam w 100%. Okej, dobrze, to już nie będę przekonywał dalej, ale naprawdę to będzie coś ekstra. Już samo to, że będziemy mieli widownię na żywo w programie, to gdzieś tam podniesie i sprawi, że będzie wyjątkowym walorem. Sama obecność publiczności, a to jest dopiero początek. Wiem i też tego się spodziewałem, że w pana przypadku to nie był absolutnie żaden casting, tylko po prostu ten telefon ze wspaniałą propozycją. Czy pamięta pan, gdzie go pan otrzymał, gdzie pan się dowiedział, że właśnie takie zaproszenie z Polsatu jest? Nie pamiętam, natomiast to nie jest kwestia szoku, którego doznałem, ale przyjemności i radości otrzymując taką informację. To wszystko z jednej strony potoczyło się bardzo szybko, a z drugiej strony ja starałem się każdą chwilę cieszyć się każdą chwilą, żyjąc tą świadomością i powiem szczerze, chyba największą radość będę miał, kiedy Halo tu Polsat już wystartuje i będziemy mogli prowadzić ten program w piątkowe, sobotnie bądź niedzielne poranki. Trochę inaczej było w przypadku Katarzyny Cichopek, która wraca tak naprawdę do tej stacji, jak do swojej rodziny. Opowiadała mi o tym, jak spotkała się z panem Edwardem Miszczakiem, który serdecznie was przyjął właśnie w telewizji Polsat. A jak było to w panu przypadku? Czy znaliście się wcześniej, jak pan wspomina to spotkanie z dyrektorem? Miałem przyjemność poznać wcześniej pana Edwarda Miszczaka, pana dyrektora. I to spotkanie nasze pierwsze tutaj, tyczące się współpracy w Polsacie, było bardzo przyjemne i mogę tylko podzielić zdanie Kasi. To było świetne spotkanie, bo byliśmy razem na tym spotkaniu. Domyślam się. Czy to jest trudne, bo to jest taka państwa decyzja, żeby razem też pracować, żeby jakoś te dwa światy łączyć ze sobą? Czy trudno jest nie przenosić pracy do domu? Jeśli ma się takie nastawienie, że my działamy w świecie telewizyjnym, robimy to, co do nas należy najlepiej, jak tylko potrafimy, jeśli chodzi o naszą profesję, o prowadzenie, w tym przypadku Halo tu Polsat, kończymy, zamykamy drzwi i jesteśmy prywatni, jesteśmy... Czyli trudno w to uwierzyć, jak takie słowa słyszę. To jest możliwe, naprawdę. To jest możliwe i chyba należy tak robić, żeby nie zwariować, żeby zachować jakiś taki właściwy balans. Natomiast nie trzeba się bać zmiany. Uważam, że zmiana jest bardzo potrzebna w życiu. Całe nasze życie, jak na to spojrzeć trzeźwo, jest nieustającą zmianą. I myślę sobie, że każda taka zmiana nas po prostu tylko wzbogaca. Nie trzeba się bać zmiany. Bardzo ważne zdanie też w kontekście tego, że żeby coś otworzyć nowego, trzeba też coś zamknąć. Pan był tak wiele lat w telewizji polskiej. Czy mimo tego, że pan się cieszy na te nowe wyzwania, jest jednak gdzieś tam w serduchu jakiś rodzaj rozczarowania, smutku i tego, że trzeba było coś zostawić? Nie ma czegoś takiego jak rozczarowanie. Jest chyba wdzięczność za te wszystkie lata, bo ludzie, z którymi współpracowałem w redakcji sportowej i nie tylko, to byli profesjonaliści. Doskonale się rozumieliśmy, ta nasza współpraca układała się bardzo dobrze i właściwie ja muszę powiedzieć, że żyłem z taką świadomością, że wszyscy wokół mnie, pracując przy jednym projekcie, mają świadomość tego, że pracujemy na ten końcowy sukces. Za to wszystkim dziękuję i mam nie tylko i wyłącznie miłe wspomnienia. A te telefony z gratulacjami w drugą stronę też przyszły? Przychodziły, pewnie, że tak i to jest też coś bardzo miłego. Ja 30 lat przepracowałem, prawie 30 lat w telewizji publicznej. Zacząłem w 1993 roku, teraz w 2024 jestem w Polsacie, ale po drodze też miałem tam epizody w innych stacjach i uważam, że patrząc z perspektywy czasu, wyszło mi to nie tylko i wyłącznie na zdrowie. Halo tu Polsat, tak się teraz witamy w Polsacie, powiedział pan Edward Miszczak ze sceny, więc tak też się witam z tobą, Kasiu. Cudowna informacja, że dołączysz razem z Maćkiem do tego porannego programu i nie wiem, czy już wiesz, ale jednocześnie o godzinie 14, czyli kilka minut temu ogłosiliśmy, że jest w naszej najnowszej okładce, z czego się już bardzo cieszymy. Poszło w świat, tyle wspaniałych informacji. Jak ja się cieszę, już nie muszę dochowywać tajemnic. To prawda. Tak wiele lat w sumie czekaliśmy na ten powrót twój, bo tak jak w przypadku Maćka, to jest nowa przygoda. Ty tak właściwie wracasz do swojej rodziny. Powiedz mi, ile odebrałaś tych telefonów z gratulacjami, z takimi uściskami, że cudownie się tutaj znowu widzieć. Kto zadzwonił? To był pierwszy. Och, tak naprawdę miałam wielką przyjemność na żywo spotkać się ze wszystkimi tymi osobami, bo ja do samego końca byłam trzymana również w tajemnicy. Moja premiera, powiedzmy, była w Sopocie podczas festiwalu i tam rzeczywiście przede wszystkim z Krzysiem Ibiszem. Ja mam z Krzysiem bardzo bogatą historię współpracy.
współpracy. Prowadziliśmy razem Jak oni śpiewają lata temu. Nie jednego Sylwestra, nie jeden festiwal w Sopocie również, więc naprawdę darzę go ogromną sympatią i szacunkiem. Jest moim mentorem, to przy nim uczyłam się warsztatu konferencji. Właśnie, byłam ciekawa, czy to on jest takim trochę twoim ojcem telewizji na żywo, tego jak to robić. Tak, zdecydowanie pierwszy format, jaki poprowadziłam, to właśnie u jego boku, więc czułam się niesamowicie wyróżniona, ale też speszona jego doświadczeniem i talentem, ale kliknęło nam naprawdę bardzo szybko i mam wrażenie, że stworzyliśmy bardzo ciekawy i dobrze funkcjonujący duet. Krzysztof obiecał mi, że Halo tu Polsat będzie nową jakością na rynku telewizji śniadaniowej. Jak ty to widzisz, na czym tobie zależy? Bo jak rozumiem, każdy z was, każdy z prowadzących włoży jakiś element od siebie do tego formatu. Och, zdecydowanie. Przede wszystkim formuła poranna to jest dla mnie jak powietrze, którym oddycham. Wstawanie też? No, może troszkę mniej, ale jednak jestem przyzwyczajona, bo od lat wstaję wcześniej. Jak nie na plan serialu, to do dzieci, jak nie do dzieci, to do innego formatu śniadaniowego, w którym już nie pracuję. A teraz będę miała przyjemność budzić państwa od piątku do niedzieli. O godzinie 8 u boku Macieja Kurzajewskiego i tak się cieszę, że już dzisiaj głośno będziemy mogli o tym mówić, że razem będziemy prowadzić poranne pasmo Halo tu Polsat. Jest to program, który rzeczywiście, masz rację, będzie kompletnie inny niż te formaty, które Państwo znacie doskonale, które funkcjonują na rynku. Przede wszystkim dlatego, że w studio będzie prawdziwa widownia, z którą my będziemy wchodzić w interakcję. Całe studio będzie okrągłe, z każdej strony będą kamery. Pokażemy Państwu prawdziwą telewizję, jak ona wygląda też od kuchni. Będzie strefa, w której będą przygotowywały się gwiazdy do wyjścia. Będziemy rozmawiać z nimi, zanim jeszcze zdążą usiąść na naszych Wszystko kanałach. Będzie nam podglądać. Trzeba być w takiej pełnej gotowości, jak się przychodzi do Waszego studia od pierwszego kroku. Nie, właśnie nie trzeba być w gotowości. Trzeba się poczuć jak w domu. Trzeba być sobą. Będzie taka atmosfera, domowa atmosfera, będzie kanapa, będziemy my, którzy jesteśmy ciekawi naszych gości, jesteśmy ciekawi świata, więc naprawdę, aż jak opowiadam o tym sama, mam dreszcze. Więc nie może Państwa zabraknąć, bo robimy to przecież dla Was. Was chcielibyśmy wspólnie budzić i liczę na to, że to będą bardzo udane, energetyczne poranki. Na pewno, ale telewizja na żywo to są też takie momenty, czasami, w których nie wszystko wychodzi. Czy ty pamiętasz właśnie ze swoich występów w innych programach na żywo taką właśnie, taki element wpadki, że miałaś potem takie, a wszyscy to zobaczą, a dla mnie to kolejna lekcja. I nawet nie lekcja, ja wychodzę z założenia, że nic co ludzkie nie jest nam obce, my też jesteśmy ludźmi. Oczywiście staramy się zrobić wszystko na najwyższym poziomie, żeby no, przede wszystkim Państwa zadowolić, ale z drugiej strony widzowie, z tego co wiem, uwielbiają nasze wpadki, więc my się ich nie wstydzimy, co więcej, my się z nich sami też śmiejemy. Trzeba mieć do życia dystans, trzeba mieć poczucie humoru i to jest coś, co będziemy przemycać w naszym programie. Spontaniczność, naturalność, humor, ale oczywiście nie zabraknie też rozmów, które są trudne, rozmów, które są wzruszające. Rozmów, które są też mądre, bo będziemy poruszać ciekawe tematy edukacyjne. Także no, zapowiada się naprawdę niesamowicie. Czuć, gdzie było ta ekscytacja w powietrzu. Na koniec zapytam cię o to, jak współpracujecie się z Maćkiem, bo jednak przed chwilą pytałem go o to, że taka... Co powiedział? No właśnie, to ja ci powiem po twojej odpowiedzi, bo to jest test, czy powiecie to samo. Taka decyzja o tym, żeby po prostu też pracować razem, moim zdaniem jest trudna i żeby faktycznie wyznaczyć sobie taką granicę, czy my rozmawiamy w domu o tej pracy, czy my nie rozmawiamy. Jak jest w waszym przypadku? Wydaje mi się, że akurat my nie mamy z tym problemu, ponieważ oboje jesteśmy już dojrzałymi telewizyjnie ludźmi. Maciek ma karierę 30-letnią na swoim koncie, ja 25-letnią. Też od lat prowadziliśmy, już 3 lata tak wspólnie prowadziliśmy program, więc nie przeszkadza nam to absolutnie, wręcz przeciwnie, to, że się znamy, mam wrażenie, że też nam pomaga, bo dokładnie wiemy, co jest ważne dla kogo. Znamy się już na tyle, że dokładnie słyszę w jego głosie, kiedy bierze oddech, że wiem, że to jest ten moment, kiedy on chce zadać pytanie, że to jest coś, co Maćka bardzo interesuje. Z drugiej strony też mam niesamowite bezpieczeństwo, stojąc obok niego, bo wiem, że on mnie na żadną minę nie wsadzi. To jest człowiek, który mi pomoże w każdej sytuacji. Jak zabraknie mi słowa, wiem, że mogę zawsze na niego liczyć. My gramy do jednej bramki, a tak naprawdę gramy do naszej wspólnej telewizyjnej bramki, bo przecież na uchu mamy też wydawcę. Mamy cały sztab ludzi, którzy budują ten program od strony merytorycznej, więc jesteśmy prowadzeni jak za rękę, więc czujemy się naprawdę fajnie, swobodnie, więc to jest taki moment, kiedy możemy być sobą i możemy po prostu miło spędzić czas.